Panie, to Ty jesteś godzien wszelkiej czci i wszelkiej chwały, która z naszych serc może być uwolniona. Ja Ci dziękuję, Panie, że Ty jako święty Bóg w swoim majestacie przyszedłeś do człowieka, aby się z nim spotkać. Duchu Święty, ja Ci dziękuję, że Ty dzisiaj przebywasz pośród nas. Ty dzisiaj chcesz otwierać, Panie, zasoby Twojego Słowa, abyśmy wszyscy mogli być ubogaceni. Panie, ja się o to modlę, abyś, Panie, dzisiaj w wolności przechadzał się pomiędzy nami, w naszych sercach. Abyś przychodził, Panie, z pocieszeniem, abyś przychodził z podniesieniem, wzmocnieniem, namaszczeniem, objawieniem, aby Twoja obecność była pośród nas dzisiaj. Panie, jeśli Ciebie by tu nie było, to daremne nasze spotkanie. Panie, w wierze stoimy i w doświadczeniu, że Ty jesteś dzisiaj pośród nas. Duchu Święty, Ciebie zapraszamy. Dzisiaj dotykaj nas, dotykaj każdego z nas. Aby chwała była zaniesiona, aby chwała dzisiaj mogła być zaniesiona przed tron Ojca. Aby imię naszego Pana Jezusa Chrystusa mogło dzisiaj być wywyższone. Także i poprzez to Słowo, Panie. Przychodź, Duchu Święty, dzisiaj. Przychodź do nas. Namaszczaj nasze serca. Przychodź z korektą, z pouczeniem, z czymkolwiek, Panie. Ty wiesz. Ty znasz. Chcemy dzisiaj, Panie, oddać się do Twojej dyspozycji. Ja się chcę oddać do Twojej dyspozycji. Stoję tu ze względu, Panie, na to, że Twoje Słowo jest tego godne, aby Go zwiastować, aby Go obwieszczać, aby się nad Nim zastanawiać, aby brać z Niego siłę, pociechę, radość, wzmocnienie, aby dzisiaj było lampą dla naszych stóp. Każdemu, kto tu jest, każdemu, kto będzie słuchał. Dziękujemy Ci, Panie. Wielka to łaska, Panie, być w domu Twoim. Wielka to łaska zwiastować Twoje Słowo. Panie, dodaj siły, abym to mógł unieść. I wywyższyć Twoje święte imię dzisiaj, tak jak ono jest tego godne. W imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Witajcie, kochani, na naszym wieczornym zgromadzeniu. Dawid w swoim słowie, w swoim psalmie napisał, że uradowałem się, kiedy mi powiedziano, że do domu Bożego pójdziemy. Ja wierzę, że każdy dzisiaj z nas tutaj zgromadzonych, każdy, kto będzie słuchał, też się z tego może radować. Że dom Boży jest dzisiaj otwarty dla mnie, dla Ciebie, dla każdego z nas, nie tylko ten dom Boży, nie tylko jako budynek, ale dom Boży, Bożej obecności. Dlatego, że kiedy spotykamy się z Jego obecnością, to nasze życie może doznawać pocieszenia, wzmocnienia, posilenia, odnowienia sił. A wiem, że każdy z nas tego dzisiaj potrzebuje, dlatego że jest środek tygodnia, jest wieczór. Ja wiem, że ja tego potrzebuję, bo po całym dniu ciężkiej pracy, stresów i różnych rzeczy przychodzi mi tutaj stać, ale wiem, że Duch Święty dzisiaj chce do nas mówić. Więc cieszmy się z tego, że możemy być w domu Pańskim. Na początek przeczytam pierwszy werset z psalmu 107 i niech to będzie taka nasza wspólna proklamacja. Może nawet zrobimy tą proklamację. Psalm 107, pierwszy werset mówi tak. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Niech to powiedzą odkupieni przez Pana, ci, których wykupił z ręki gnębiciela. Myślę, że już nie możemy przejść dalej, bo tu jest zachęcenie do proklamacji. Niech to powiedzą odkupieni. Słuchajcie, przeczytajmy to razem. Niech to będzie Twoją i moją proklamacją tego dzisiejszego wieczoru. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Niech to powiedzą odkupieni przez Pana, ci, których wykupił z ręki gnębiciela. Amen. I to jest dobry początek, to jest psalm 107. Dzisiaj będziemy czytać i nauczać więcej z tego psalmu, ale z dalszych wersetów. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałem jako wstęp
otworzyć słowo, które jest zapisane w liście do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I to jest dobra nowina dla nas. I choćbyście dzisiaj nic nie zapamiętali z tego, co tutaj będę mówił, zapamiętajcie jedną rzecz, która tutaj jest napisana na samym początku, że Bóg współdziała. Bóg współdziała. To będzie też tytuł tego kazania na YouTubie, jeżeli będziecie go szukać. Dlatego, że Bóg chce z człowiekiem współdziałać. I co to znaczy, że Bóg współdziała? Czy Bóg nie może działać sam? Bóg jest przecież wszechmocny, ale On stworzył człowieka po to, żeby mieć z nim społeczność. Kiedy Bóg stwarzał świat, stworzył też ogród Eden i zasadził, jest napisane w piśmie, że zasadził ogród Eden dla człowieka. A kiedy stwarzał zwierzęta, to powiedział człowiekowi, że ma je sam nazwać. Bóg współdziałał. Bóg może uczynić wszystko sam, ale nie chce. On potrzebuje ciebie i mnie, abyśmy byli odpowiedzią dla Jego zaproszenia. Aby to, co robił, nie było jakimś automatyzmem, ale żeby było współpracą, współdziałaniem. I taki jest plan od samego początku. Kiedy On współdziała, to nie znaczy, że nie może czegoś zrobić sam. On oddaje pole do działania dla nas. Kiedy człowiek był umieszczony w ogrodzie Eden, to dostał polecenie. Zarządzaj, panuj, czyń sobie poddanym ten ogród, bądź jego gospodarzem. Współdziałaj z Bogiem. I myślę, że ten plan, odwieczny plan, kiedy był od stworzenia, od tego, kiedy Bóg stworzył człowieka, on się do dzisiaj nie zmienił. Możemy przewertować wszystkie karty Biblii od pierwszej księgi Mojżeszowej i będziemy widzieć wszędzie, że Bóg zaprasza człowieka do współdziałania. Dlaczego to takie ważne? Dlaczego w ogóle ten temat? Dlatego, że mam takie przekonanie, może taką myśl, że my czasami wyrzucamy ten przedrostek współ i zostawiamy sobie działa. I to jest też Bożą prawdą. Nie możemy tego negować, że Bóg działa. Ale czasami nam jest wygodnie nie zrobić nic, bo określamy, że Bóg działa. A my siedzimy w fotelu na tronie naszego życia i czekamy, jak Bóg działa. Także Bóg współdziała i niech to się dzisiaj mocno zakorzeni. Kiedy zaczynamy siedzieć na fotelu naszego życia i patrzeć, jak Bóg działa, tylko działa, i zaczynamy być pasywni, to On zaczyna być Bogiem z dala od naszego życia. My czasami się zastanawiamy, dlaczego Boga nie czuję, dlaczego Boga nie słyszę, dlaczego Bóg do mnie nie mówi, dlaczego Bóg nie odpowiada na nasze prośby, na nasze modlitwy. Bo jest Bogiem z dala. Bo odsunął się ze względu na to, że nie ma z naszej strony reakcji do tego, aby działać, aby współdziałać razem z Nim. Dlatego, że Bóg pragnie społeczności z ludźmi. I to był główny cel stworzenia. Kiedy umieścił Adama, stworzył go, powiedział, stwarzam cię na swoje podobieństwo i wszystko, co uczynił, było nazwane, że jest dobre. Dalej czytamy, że Bóg współdziała we wszystkim. Dalej czytamy ten werset. Bóg współdziała we wszystkim. Co to znaczy we wszystkim? To znaczy, że On współdziała w tym, co nam się podoba, ale czasami współdziała w tym, co nam się może nie podobać. Bóg współdziała w tym, co lubimy i czasami w tym, co nie lubimy. Chcielibyśmy sobie zostawić pewne sfery, powiedzieć nie, to jest tutaj moja strefa komfortu, ale Bóg będzie współdziałał z nami na każdym polu. On nie jest Bogiem selektywnym, że będzie dotykał tylko jakiejś sfery naszego życia. On chce współdziałać w każdym miejscu. I czasami możemy być zaskoczeni, że Bóg się dotyka w nas rzeczy, z którymi nam jest dobrze. On będzie dotykał rzeczy, które Jemu się nie podobają, a myśmy się do tego przyzwyczaili.
Dlatego, że On chce współdziałać z człowiekiem i chce mieć człowieka na swoją wyłączność. Więc to, że Bóg we wszystkim współdziała, musimy mieć świadomość, że kiedy zapraszamy Go, dopuszczamy Go, modlimy się o to, aby On oddziaływał w naszym życiu, On zacznie współdziałać na wszystkich frontach. Na tych nawet, do których byśmy Go nie zaprosili. Bo Duch Święty chce nas dotykać w zakresie naszej duszy, w zbawieniu, naszego ducha i naszego ciała. Każdy aspekt z życia. Bóg nie działa, Bóg nie chce współpracować z człowiekiem tylko na poziomie ducha. Oczywiście przyszedł Duch Święty, ma w nas mieszkanie, ale dusza i ciało powinny być pod Jego oddziaływaniem. Dlatego On współdziała we wszystkim i kolejna fraza ku dobremu. I to jest dobra wiadomość. Nawet jak nam się wydaje, że pewne rzeczy zaczynają być dotykane w naszym życiu, pewne rzeczy zostają być może obnażane, być może nawet burzone, to pamiętajmy, że Słowo Boże mówi, że Bóg współdziała ku dobremu. I apostoł Jakub napisał w swoim liście w Nowym Testamencie, nie będziemy tego otwierać, ale że w Bogu nie ma chwilowego zaćmienia, dlatego że Bóg jest dobry i celem Jego jest dobro. Dla naszego życia jest dobro. Więc Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. I kolejna fraza. Z tymi, którzy Go miłują i według Jego postanowień są powołani. No i tutaj już byśmy mogli sobie siąść na fotel i powiedzieć, no niektórzy są powołani, niektórzy nie są. To jest Boży wybór, to jest predestynacja Boża. Nam nic do tego. Ja tutaj odczytuję, że Bóg współdziała z tymi, którzy są powołani, z tymi, którzy Go miłują. Tutaj jest zamieniona ta kolejność, bo pierwsze musimy być powołani, aby Go miłować. To jest oczywiste. Pierwsze musimy oddać swoje życie, pierwsze musimy się nawrócić, a potem przychodzi czas, kiedy my Go miłujemy. Ale skąd Bóg wie, że my Go będziemy miłować? Dlatego, że Bóg jest ponad czasem. I kiedy myśmy jeszcze nie byli na tej ziemi, kiedy nie byliśmy jeszcze urodzeni ani stworzeni, to Bóg już znał nasze życie. On już znał nasze wybory. Dlatego, że Bóg jest alfą i omegą. On jest Bogiem początku i Bogiem końca. On już zna, jak się wszystko w naszym życiu skończy. Dlatego powołuje, to jest moje zdanie, On powołuje do społeczności z sobą tych, którzy Go będą miłowali. Skąd to wie? No bo jest Bogiem. Bo jest Bogiem ponad czasem. I kiedy my dopiero się rodzimy, kiedy podejmujemy decyzję, kiedy wydaje nam się, że to my idziemy za Bogiem, to Bóg już zna nasze wszystkie decyzje. I to powołanie to jest właśnie wyzwanie, żebyśmy Go miłowali. A na samym początku pisze, a wiemy. Werset zaczyna się, a wiemy. Wiemy, że tak jest. Więc tą prawdę, że Bóg współdziała, że jest dobry, my to musimy wbijać do swojego życia. Żeby przez pryzmat tego, co nas spotyka na drodze, co nas doświadcza czasami, jakie sytuacje nas zaskakują, żebyśmy wiedzieli, ale Bóg współdziała w moim życiu ku dobremu. I ja nie będę się lękał, ja będę ufał, dlatego że Bóg współdziała w moim życiu we wszystkim ku dobremu. To jest prawda, to jest takie objawienie, na którym możesz stanąć w momencie, kiedy jest ciemno w twoim życiu. Kiedy tobie się wydaje, że jest ciemno. Mieliśmy tutaj wiele świadectw takich traumatycznych przeżyć. Ale moment, kiedy rodzice, małżonkowie stanęli na prawdzie Bożego Słowa, i powiedzieli, Boże, ja wiem, że to jest doświadczenie, że to jest bardzo ciężka sytuacja, ale ja będę Tobie ufał i nie będę się lękał. Dlatego musisz mieć w swoim życiu takie słowa, takie prawdy Boże, na których można stanąć, wyjęte z Bożego Słowa, które będą jak gdyby sięgały poza zasłonę,
które nie będą opierały się na tym, co naturalne, nie będą opierały się na tym, co my widzimy, ale będą opierały się na tym, czego nie widzimy, bo wiara sięga poza zasłonę. I kiedy my stoimy na tej prawdzie, to rzeczywistość później zaczyna się zmieniać. Więc ta prawda, a wiemy, apostoł Paweł, tak? Który napisał list do Rzymian, napisał, a wiemy, to ta prawda jest w nim utwierdzona. Niech ona będzie utwierdzona we mnie i w tobie, abyśmy wtedy, kiedy przychodzi czas, mogli się oprzeć strachowi, lękowi. Możemy spojrzeć i powiedzieć, ale mój Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Może mi się to wydawać, że to boli, może to boleć rzeczywiście, może ja nie będę nic widział, co dalej jest za tym zakrętem, ale wiara opiera się na Bożym Słowie. Dlatego będę wierzył, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Współdziała, czyli nie jesteśmy zwolnieni z wykonywania rzeczy w kontakcie z Bogiem. Nie jesteśmy zwolnieni z wykonywania rzeczy w partnerstwie z Bogiem. Wręcz odwrotnie. Bóg tego oczekuje. To, co On inicjuje, a my będziemy odpowiadać. I teraz możemy przejść do Psalmu 107, od któregoś żeśmy zaczęli. Zaczęliśmy od tej pięknej proklamacji, która jest na samym początku, ale teraz sobie przeskoczymy do wersetu od 35 do 43. Ja przeczytam pierwsze wszystkie te wersety razem, a potem będziemy chcieli się skupić na tym, co można w nich przeczytać, co można z nich wyciągnąć dla siebie. Podzielę się z tym, czym mnie tak bardzo dotykały i mam nadzieję, że będą też dla was zachęceniem i pocieszeniem. A więc Psalm 107, wersety od 35 do 43 wersetu. A także pustynię zamienił w jeziora i suchą ziemię w źródła. W niej osadził głodnych, a oni wybudowali tam miasto na mieszkanie. Obsiali pola, zasadzili winnice i zebrali obfite plony. Błogosławił im bardzo i się rozrośli. Zadbał też, by nie zabrakło im bydła. Ich wrogowie natomiast zmaleli, podupadli przez ucisk, nieszczęście i rozpacz. Dostojnych dotknął pogardą, zmusił do błądzenia po pustynnych bezdrożach, ale ubogiego wyprowadził z nędzy, a jego rodzinę rozmnożył niczym owce w stadzie. Prawi to zobaczą i ogarnie ich radość. Wszelkie bezprawie natomiast zamknie swoje usta. Kto mądry, niech z tego korzysta i niech rozważa w swych myślach przejawy łaski Pana. Może wam się to wydawać taka historia wyciągnięta ze środka psalmu, jakich wiele pewnie w tych opisie, ale wiemy, że każde słowo w Bożej Biblii, w Bożym, każda fraza jest zapisana ku naszemu pouczeniu. I ja wierzę w to bardzo mocno, że z tego fragmentu może płynąć dla nas dzisiaj nauka. Więc będziemy kontynuowali temat, jak Bóg współdziała z człowiekiem na podstawie tych wersetów. Więc w wersecie 35 czytamy na początku tak, a także pustynię zamienił w jeziora i suchą ziemię w źródła. Czy to jest dobra nowina? Amen. Chociażby się mogło wydawać taka abstrakcyjna, no zamienił pustynię w jeziora, no to takich przypadków na ziemi nie wiem, kto mógłby tam zliczyć. Ale wiecie, kiedy ja zastanawiałem się na tym już jakiś dłuższy czas temu i w międzyczasie zobaczyłem taki program telewizyjny, który pokazuje pustynię Saharę, pod którą są potężne zbiorniki słodkiej wody. I to jest program dokumentalny, to nie był program religijny. To jest program dokumentalny, każdy może sobie to na YouTubie znaleźć. Pod pustynią Saharą są przeogromne zbiorniki słodkiej wody. Państwo Libia na przykład wybudowało 1000 kilometrów ogromnych rurociągów, żeby tą wodę ściągać do siebie. Ja myślę, że te zbiorniki są podobno, to jest wiele kilometrów sześciennych wody.
one by zaspokajały 3/4 poziomu Afryki, która tak cierpi z jej braku. Ona jest oczywiście relatywnie głęboko, ale da się wydobywać poprzez studnie głębinowe. Pod Saharą przeogromne zbiorniki wody. Ja myślę, że to jest taki dowód, że Bóg zostawia sobie możliwość żonglowania naszą nawet przyrodą. Dla Niego zamienienie pustyni w jezioro nie stanowi większego problemu. Więc Bóg zamienia pustynię w jezioro, ale i suchą ziemię w źródła. Ja chcę mówić na ten temat, żebyśmy jeszcze dobrze to zrozumieli, na dwóch płaszczyznach. Chcę to mówić na płaszczyźnie duchowej i chcę to też mówić na płaszczyźnie takiej normalnego życia, w którym my funkcjonujemy w świecie. Dlatego, że te prawdy Boże, one są uniwersalne. Jak sami zobaczycie, to można stosować do naszego życia duchowego i to można stosować do naszego życia fizycznego, tam gdzie jesteś, tam gdzie pracujesz, to co robisz, tym czym się zajmujesz. Kwestia jest, czy my będziemy mieli mądrość, żeby to słowo do siebie brać i zacząć stosować. A więc Bóg zamienia pustynię w jezioro i suchą ziemię w źródła. Tam, gdzie Bóg chce nas postawić, zanim nas jeszcze postawił, On stwarza dla nas infrastrukturę. My nie znajdujemy się, nie przylatujemy gdzieś, gdzie na zasadzie losowania totolotka coś nam tam wyskoczyło. Tam, gdzie będziesz postawiony, Bóg stwarza infrastrukturę. Bóg przygotowuje teren. Bóg dostosowuje miejsce, zanim się jeszcze tam pojawiłeś. W wymiarze duchowym to jest to, że zanim się nawróciliśmy, to Chrystus już umarł. Amen? W wymiarze duchowym, zanim się nawróciliśmy, to Duch Święty już został dany. Zanim jeszcze w nas zamieszkał. Kiedy żeśmy w ogóle pomyśleli o to, żeby pójść w relację z Bogiem i oddać Mu swoje życie, to wszystko inne było już przygotowane. Krzyż, Duch Święty, Jego obecność na ziemi i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Także to nie jest przypadek, to nie jest jakaś tam sytuacja, która się gdzieś wymyka spod kontroli i nagle się ktoś rodzi, nagle gdzieś funkcjonuje. Przed tobą zawsze był ktoś. Przed tym kościołem, mówię w tym czasie, byli ludzie, którzy byli w tym kościele, którzy chodzili i głosili słowo. Zakładali ten zbór, powstał zbór na Hutnicze i tak dalej. Była infrastruktura dużo wcześniej i duchowa, i nasza fizyczna. Nawet w domu, gdzie jesteśmy, każdy ma jakąś historię przed swoją. Mamy swoich rodziców, mamy swoich dziadków, mamy swoje historie. A wszędzie jest na tym ręka Boża. Dlatego, że Bóg przygotowywuje miejsce, bo On jest stwórcą tej ziemi. Dlaczego Bogu tak zależy, żeby przygotować to miejsce tutaj na ziemi, nawet fizycznie tam, gdzie jesteś? Dlatego, że On mówi, że moja jest cała ziemia. Może często zdarza nam się o tym zapominać, że ta ziemia jest Boża. My mówimy królestwo tego świata i tak dalej, i system tego świata. I to prawda, tylko że królestwo tego świata i system tego świata jest tutaj nielegalnie. Dlatego, że Bóg stworzył tą ziemię dla relacji z człowiekiem w Edenie. Ta relacja zaczęła się, miała się rozwijać. Jak wiemy wszyscy, w Edenie coś poszło nie tak i nie było to z winy Boga. No i sytuacja się skomplikowała. Ale Boża jest ziemia i to, co ją napełnia. I pamiętajmy, że tu, gdzie jesteśmy, to jest dziedzictwo Boże, a diabeł i jego królestwo są tu nielegalnie. Nawet jak bardzo byliby rozsadzeni na tej ziemi, to jako osoba wierząca, jako osoba napełniona Duchem Świętym masz prawo przyjść, masz autorytet przyjść i nakazywać, aby królestwo ciemności się cofnęło, aby królestwo tego świata się cofnęło, dlatego że Królestwo Boże jest właścicielem i własnością tej ziemi. On ją stworzył i On jest jej Panem. Werset 36 zaczyna się tak. W niej osadził. Na razie może tyle. W niej osadził, tak? A więc kontynuując, Bóg w niej osadził
Ciebie i mnie. Myśmy nie znaleźli się przypadkiem. Nie znaleźliśmy się, tak jak powiedziałem, w postaci, z okazji jakiegoś wybuchu dużego. Po prostu jesteśmy tutaj z woli Boga. W tym czasie, w tym miejscu, w tym kraju, a wierzę też, że i w tym kościele, i w tym miejscu, w wielu, wielu miejscach, gdzie Bóg nas stawia. On osadził Twoje życie, moje życie w konkretnych okolicznościach. Czasami człowiek z różnych powodów, także i ekonomicznych, finansowych, gdzieś ma potrzebę wyjechania. Ja nie chciałbym tego jakoś, nie wiem, podsumowywać, ucieczki z tego kraju czy coś, ale mam głębokie przeświadczenie, że jeżeli Bóg mnie osadził tutaj, w tym miejscu, w tym czasie, to to nie jest pomyłka. Amen? Amen. Więc to nie jest pomyłka. Jeżeli możesz to słowo wziąć dla siebie, może to ktoś będzie słuchał, Bóg nie robi pomyłek. Bóg reaguje na to, jakich wyborów dokonujemy. Ja nie mówię, że to jest zła decyzja, że ktoś musi wyjeżdżać na emigrację czy coś. Nie chcę tego podsumowywać, ale wierzę, że Bóg nie dokonuje pomyłek. Jeżeli osadził nas w konkretnym czasie, w konkretnej rodzinie, także i duchowo w konkretnym kościele, to po to jest to związane, że chce mieć z Tobą swoją relację tu i ma dla Ciebie swój plan tutaj. Więc w niej osadził. Psalm 16,6, będziemy zaraz wracać, trzymajcie tutaj rękę, jeżeli możecie, na tym 107, ale Psalm 16,6 mówi coś takiego i to są słowa oczywiście Dawida i mówi tak, Dawid mówi, wytyczono mi miejsce urocze. Tak, przypadło mi przepiękne dziedzictwo. I to jest komentarz do tego. Wytyczono mi miejsce urocze. Ktoś wytyczył. Przypadło mi przepiękne dziedzictwo. Jak wiemy, życie Dawida to nie była sielanka od początku do końca. Tu nie jest napisane, w którym momencie życia on się znajdował. Próbowałem się zastanawiać, ale w jakimkolwiek by się znajdował, czy był jeszcze w swoim domu, gdzie był raczej pogardzany przez braci. Był najmłodszym synem i wszyscy bracia byli w domu, on pas. Czy dostał się na dwór do Saula i jego życie było ustawicznie zagrożone? Czy potem musiał uciekać i wiele, wiele lat toczyć walkę? A on pisze, wyznaczono mi miejsca urocze. Tak, przypadło mi przepiękne dziedzictwo. Dlatego, że on patrzył nie na okoliczności, w których się znajduje, ale na Boga, który go powołał do swojej społeczności. Więc idźmy dalej w tym 36 wersecie. W niej osadził kogo? Najedzonych? Głodnych, tak. To jest ważna myśl. W niej osadził głodnych. Głód to jest warunek wzrostu. Dzieci małe, które nie mają głodu, które są, nie mają łaknienia, nie mają w ogóle, są takie przypadki chorobowe, no są w bardzo zagrożonym miejscu fizycznie. Ja myślę, że dokładnie tak samo jest z ludźmi wierzącymi. Jeżeli nie masz głodu w sobie, pomimo że jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli nie masz głodu w sobie, nie masz głodu Bożej obecności, nie masz głodu Bożych rzeczy, nie masz głodu Bożego Słowa, to naprawdę trzeba się zastanowić, w którym miejscu się znajdujemy. Coś jest nie tak, być może z naszą dietą, z naszymi wyborami, dlatego że Bóg szuka ludzi głodnych. I tak jak tutaj pisze, że w niej osadził głodnych. Mamy mieć apetyt na Boże rzeczy, Boża obecność, Boże Słowo i Boże doznania będą tylko wzmagały głód. I to jest ta różnica, już też wcześniej kiedyś o tym wspominałem, w stosunku do głodu fizycznego, bo głód fizyczny jest łatwo do zaspokojenia. Jesteśmy głodni, kanapka, wiadomo, lodówka się otwiera i możemy to szybko zaspokoić. Ale cudowne w Bożej relacji jest to, że im bardziej jesteśmy głodni, im więcej jemy, im więcej mamy doświadczeń, tym większy apetyt przychodzi.
I to jest dobry apetyt, bo to są zdrowe rzeczy. Z tego przychodzi wzrost. Z tego przychodzi dojrzewanie. W Ewangelii Mateusza jest napisane, Jezus mówi tak, a od dnia Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. To jest też słowo, które dobrze znamy, wielokrotnie było tutaj zwiastowane, też przeze mnie przytaczane, ale ja nie mogę wyjść z podziwu dla tego słowa i prawdy, która tu jest napisana, że Królestwo Niebios to nie jest coś, co jest podawane na tacy. Królestwo Niebios to nie jest coś, co jest dla ludzi spasionych, przepraszam, ale ono jest, porywają je ludzie, którzy przez niczym się nie wahają. Jaki tu jest zapisany poziom determinacji? W innym miejscu jest napisane, że, czy we wcześniejszym, że najmniejszy w Królestwie Bożym, będzie większy od Jana Chrzciciela i od wszystkich proroków starotestamentowych. Więc prawda taka, że mamy być głodni, prowadzi nas do bliskiej społeczności z Duchem Świętym i wprowadza nas w realia Bożego Królestwa. Nasyceni to grupa, którą Jezus nie szukał, kiedy chodził po ziemi. On nie szukał grupy nasyconych, a niestety miał z nimi dużo do czynienia. Grupa faryzeuszy, uczonych w piśmie. To byli ludzie, którzy spotkali się z Bożym Słowem, którzy czasami nawet piastowali funkcje jakieś w świątyni i tak dalej, ale byli nasyceni. Oni nie byli głodni. Natomiast tacy jak ślepy Bartymeusz, kobieta z krwotokiem, nierządnica, ludzie, którzy w tamtym świecie nie znaczyli nic. Byli na najniższym, powiedzmy, poziomie funkcjonowania w społeczeństwie. Ślepy Bartymeusz, czyli chory człowiek, kobieta z krwotokiem, która była nieczysta, nierządnica, to już w ogóle nie wspominam. Ale oni byli głodni i głodni zostali nasyceni. Do głodnych przyszła odpowiedź. Ci, co wołają, doświadczają tego, o co proszą. Ci, o co pukają, doświadczają. Dlatego, że Bóg przychodzi do głodnych. Głód to Boża ścieżka wzrostu dla wierzącego. Dlatego Bóg osadził głodnych. I dalej jeszcze kontynuacja 36 wersetu. A oni wybudowali tam miasto na mieszkanie. I to mi się bardzo podoba, bo głodni budowali miasto na mieszkanie. Słuchajcie, można by się zastanawiać, dlaczego oni zaczynali od swojego mieszkania. Nie mieli nic, powinni pierwsze może jakieś tam bardziej święte sprawy pozałatwiać, może, ale oni zaczęli od mieszkania. Dlaczego? Dlatego, że mieszkanie to jest związanie się na stałe, wejście jako domownik do jakiejś sfery przebywania. Dzisiaj naprawdę w społeczeństwie, nawet w kościołach, może szczególnie nawet w kościołach, widzimy sytuację, kiedy domowników wcale nie jest tak dużo. Albo powiem może inaczej. Albo dużo jest przechodniów. Ludzie wierzący przychodzą, odchodzą, nie zapuszczają korzenia. Nie chcą być domownikami. Nie chcą się związać. Ja mówię oczywiście o pewnej wąskiej grupie. Ale taka jest prawda. Myślę, że każdy z nas gdzieś jakby spojrzał wokoło, to zobaczy takie przykłady. Ludzie wolą być przechodniami. Nawet ci wierzący. Nie brać odpowiedzialności, nie funkcjonować jako domownik. A tutaj jest napisane, że oni wybudowali tam miasto na mieszkanie. Dlatego, że kiedy Bóg ich osadził, kiedy oni byli głodni, kiedy oni doświadczyli realności Boga, to powiedzieli, my się stąd nie ruszymy. My będziemy tu mieszkać. Więc to mieszkanie jest dla synów. Bóg szuka synów, nie szuka, albo inaczej, inny jest status syna, a inny jest status niewolnika czy lokatora. Dlatego, że syn zostaje na stałe. Lokator, no dzisiaj mieszkam tu, dzisiaj jestem tu, dzisiaj działam tu, ale za rok już jestem albo za 3 miesiące w innym miejscu. Niewolnik jeszcze gorzej, bo niewolnik w ogóle się nie przywiązuje, nie ma tożsamości z miejscem. Ale Bóg szuka synów i tylko synowie
budują miejsce na mieszkanie, aby być w nim na stałe. Dlatego bądź domownikiem, a nie lokatorem. Budować mieszkanie to znaczy też brać odpowiedzialność, to brać ciężar pracy, brać związane z tym obowiązki. Każdy z nas gdzieś ma swój dom, tak funkcjonujemy, mamy rodzinę. No i wiadomo, jak jest w rodzinie. W rodzinie są obowiązki. Ty wyniesiesz śmieci, ty umyjesz okna, ty posprzątasz, ty pograbisz. Czasami to są obowiązki takie, wiecie, no, niezaciekawe. Ale są. I każdy ma zrozumienie do tego, że musimy je wykonywać. I dokładnie tak samo jest w Bożej rodzinie. Jeżeli chcemy mieszkać w domu Boga, to są przyjemności, zaszczyty, ale są i obowiązki. Kiedyś jeden zwiastujący słowo powiedział, ktoś musi wynosić śmieci. I to jest wielka służba, z wielkim szacunkiem. To jest człowiek, który ma dom Boży za mieszkanie. Czuje się tutaj gospodarzem, czuje się tutaj odpowiedzialnym i czuje się, cokolwiek mu przyjdzie robić. Czuje się związany, dlatego że zapuścił korzeń. Zapuścił korzeń w tym miejscu. Niewolnik odpracuje rzeczy i odchodzi. Lokator często zmienia miejsce zamieszkania, ale syn zostaje, dlatego że ma tożsamość z danym miejscem, z Bożą obecnością. Otwórzmy na chwileczkę Psalm 92. Jest piękna obietnica właśnie dla tych, którzy są synami, dla tych, którzy podjęli decyzję o zamieszkaniu w Bożej obecności, w Bożym miejscu. Psalm 92 od 14 wersetu. Zasadzeni, powtarzam jeszcze raz, zasadzeni, czyli ci, co mają korzeń w tym miejscu. Jeśli masz korzeń, to nie da się ciebie przenieść. Mam parę drzew na ogrodzie u siebie, no i nie ma takiej możliwości, że wezmę tą jabłonkę i przesadzę w innym miejscu. Ona ma korzeń już. Więc zasadzeni w domu Pana kwitną na dziedzińcach naszego Boga. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są pełni wigoru, świeżości, aby głosić, że Pan jest prawy. On moją opoką, w Nim nie ma nieprawości. Słuchajcie, zasadzeni w domu Pańskim jeszcze w starości przynoszą owoc. To jest obietnica, bo czasami może się wydawać, że jest trudno. Czasami wydawać by się mogło, że jest pod górkę. Czasami by się mogło wydawać, że ja już nie mam sił. Ale Bóg daje obietnicę, jeszcze w starości będziesz przynosił owoc. Jeszcze w starości. Będziesz pełen wigoru, będziesz pełen świeżości, dlatego że podjąłeś dobrą decyzję, a oni wybudowali tam miasto na mieszkaniu. Jeszcze inaczej mówi księga Ezechiela. W zasadzie. I w księdze Ezechiel 37, rozdział 27, werset jest napisane: wśród nich będzie moje mieszkanie, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I znowu ta tożsamość jest związana z mieszkaniem. Bóg chce mieć swoje mieszkanie pośród swojego ludu, ale swój lud musi podjąć decyzję, tak, ja wybuduję tu mieszkanie, gdzie jest Bóg. Tu, gdzie mnie osadził, tu, gdzie mnie postawił. Dlatego, że Bóg mieszka pośród swojego ludu. On wymaga też stałości z Nim. Werset 37 Psalmu 107, który rozważamy dalej, mówi tak. Obsiali pola, zasadzili winnice i zebrali obfite plony. A więc kiedy mieszkasz w domu Bożym, kiedy mieszkasz już w Bogu, masz swoje mieszkanie, wtedy zaczynasz działać. Kiedy jesteś już ustabilizowany, że wiesz, kto jest twoim Panem, gdzie jest twój dom, gdzie jest twoje dziedzictwo, gdzie jest twoje źródło, wtedy zaczynasz działać. I bardzo mi się podoba ta tutaj gradacja, która tutaj jest. Siali, sadzili i zbierali plony. To jest bardzo, bardzo prosto napisane, ale bardzo konkretnie, że tej kolejności nie możemy zamieniać, dlatego że nic z tego nie urośnie. Budowa według Bożego klucza to jest sianie, sadzenie, a dopiero potem jest zbieranie owocu. W naszym życiu czasami nam się wydaje, no to jak już jestem chrześcijaninem, to zacznę od zbierania owocu.
Tak, możesz zebrać ten owoc, ale to będzie owoc czyjś, kto go zasadził wcześniej. Ale dla nas przewidziane jest zasiej, posać, a dopiero potem będziesz zbierał owoce. I to jest czasami wysiłek, tak jak znowu powtórzę się, to jest znowu jakaś czasami żmudna praca, wykonywanie. Kiedy budujemy dom, zaczynamy budować fundamenty, ściany, a deszcz pada, to się nie mamy gdzie schronić. Ale dopiero kiedy postawimy dach, możemy być osłonieni. Ale nie da się dachu postawić bez ścian i fundamentów. No można, na piasku jest, ale wiemy, jak się to skończyło. Budowa domu na piasku. Kiedy chcesz budować według Bożego wzorca, musisz to robić systematycznie, tak jak Bóg to zaplanował. Musisz sadzić, musisz siać, a dopiero potem przychodzi zbieranie owocu. Kiedy budujemy dom, robimy fundamenty, robimy ściany i dopiero potem, kiedy jest dach, mamy się gdzie schronić. Nie bazujmy na cudzym owocu, że zbieramy owoc, którego żeśmy nie siali. Tego się trzeba uczyć. Słowo Boże daje dzisiaj naukę i mądrość i pokazuje kolejność, jak funkcjonować w świecie duchowym, ale też i w świecie fizycznym, tak jak powiedziałem. Zawsze jest okres sadzenia, okres siania, a potem okres zbierania. I dobrze jest tą zasadę się nauczyć, bo ona ma zastosowanie naprawdę w wielu miejscach. Praca musi być wykonywana według Bożej sztuki. Bóg nie zaplanował, abyś był bambusem, który bardzo szybko rośnie. On ma bardzo szybki przyrost, ale jest pusty w środku. Bóg zaplanował, żebyś był dębem, dębem sprawiedliwości. Ale to czasami rośnie przez pokolenia. I widzimy, kiedy budowali na przykład świątynię, to i teraz mogę mówić o świątyni Mojżeszowej, mogę mówić o świątyni Salomona, ona zawsze była budowana według pewnej sztuki i duchowej, i też sztuki fizycznej. Kiedy Mojżesz budował przybytek, to on zobaczył pierwsze instrukcje na górze Synaj. On to wziął z nieba i potem sukcesywnie składali datki, składali darowizny, składali ofiary, zbierali złoto, materiały, budowali przybytek. Tak samo działo się przy świątyni Salomona. Tam pracowali wybitni fachowcy. Tam nie było przypadku na zasadzie pospolitego ruszenia, rób ta co chce, byle ściany szły do góry. Kamień był obrabiany przez wybitnych fachowców. Drewno było dostarczane przez wybitnych fachowców, którzy się na tym znali z innych krajów. Wszystkie sztukaterie, wszystkie ozdoby, wszystkie rzeczy, tam pracowali najwięksi fachowcy. I to jest też zachęcenie, że ci, co siali i zasadzili winnice i zebrali oblite plony, oni się tego uczyli, oni szukali wiedzy. I to jest też dla nas informacja, szkólmy się, czytajmy, bierzmy czy z Bożego Słowa prawdy, dla prawd duchowych, czy kiedy chcemy jakiś zawód zdobyć, bądźmy w tym dobrzy. Kiedy chcesz być stolarzem, ucz się u dobrego stolarza. Kiedy chcesz mieć zakład elektryczny, to bądź najlepszym elektrykiem samochodowym w Ustroniu, w Hermanicach. Wiedzmy, że Bóg nie chce byle jakości. On nigdy nie położył ręki, nie pobłogosławił na coś, co było kulawe. On nigdy nie zgodził się z coś, co było z odrzutu, z jakimś tam przy okazji zrobione. On szukał ofiary najwyższej jakości, pracy najwyższej jakości. Ja mówię też do, może młodzieży tutaj nie ma dzisiaj dużo, ale będą to słuchać. Uczcie się, zdobywajcie wiedzę, bądźcie najlepsi w swojej branży, dlatego że reprezentujecie Boga, bo Bóg ma najwyższe standardy. I kiedy będziecie w pracy, kiedy będziecie na uczelni, kiedy będziecie w biznesie, w jakichś tam choćby korporacjach, to bądźcie najlepsi, dlatego że reprezentujecie Boga. Psalm 22, dzisiaj dużo tych psalmów, ale to są mądra księga. Psalm 22, werset 29 mówi tak.
Przepraszam, nie psalm, przypowieści Salomona. Pomyliłem się. Przypowieści Salomona 22-29 mówią tak. Czy widziałeś człowieka biegłego w swoim zawodzie? Czyli biegłego, dobrego, wybitnego. Czy widziałeś człowieka wybitnego w swoim zawodzie? Będzie on na usługach królów, a nie na służbie u ludzi zwyczajnych. Człowiek wybitny, człowiek wyjątkowy. Przykład Daniela, przykład Józefa w Egipcie. To były wybitne osoby. Kiedy nawet naród izraelski dostawał się do niewoli, to synowie królewscy szli na dwór króla. Oni tam byli szkoleni, uczeni, dlatego że w nich był potencjał. Oni zaskakiwali potem wszystkich tam książąt czy całą tą świtę swoją mądrością. Daniel miał największą mądrość w swoim był zarządcą. Już o Józefie nie wspominam. Chociaż będziemy jeszcze być może na jego temat coś mówili. Więc czy widziałeś człowieka biegłego w swoim zakresie? Będzie on na usługach. Zwróćcie uwagę, na usługach, a nie na służbie. Kiedy można by wyczytać z tego wersetu, że kiedy nie jesteś biegłym, nie jesteś dobrym, nie jesteś znaczącym w tym, co robisz, to ci przypada służba. Służba to już jest blisko niewolnictwa. Służba to już jest odpracowywanie pańszczyzny. Ale kiedy masz znaczenie, kiedy reprezentujesz Boga, kiedy masz odpowiednią jakość w tym, co robisz, to będziesz na usługach. Czyli będziesz świadczył usługi. Tu już jest pewna dobrowolność, tu już jest inny status, tu już jest inny standard. Więc to jest warte, abyśmy poświęcili czas, aby to, co robimy, miało odpowiedni standard, czy to dla Boga, czy w jakimkolwiek miejscu nastawia, czy jesteś pracownikiem, czy jesteś pracodawcą, czy jesteś biznesmenem, czy pracujesz w jakiejś innej firmie, szkole, czymkolwiek. Po prostu bądź najlepszy, jak tylko potrafisz. Nie dlatego, żeby komuś coś pokazać, ale temu, że twój standard w Bogu jest wysoko postawiony. Werset 38 Psalmu 107 mówi dalej tak w tej naszej historii, której się poruszamy. Werset 38. Błogosławił im i bardzo się rozrośli. Więc kiedy ludzie obsiali pola, kiedy zasadzili winnice i zebrali obfite plony, kiedy wykonali pracę, którą mieli wykonać, kiedy się namęczyli, kiedy zrobili to wszystko, co było przed nimi do zrobienia, kiedy nie cofnęli swojej ręki, to czytamy, że błogosławił im w domyśle Bóg i bardzo się rozrośli. Wtedy przychodzi Boża ręka, która jest położona na siebie. Kiedy ty zrobisz to, co do ciebie należy, to Bóg swojej ręki nie cofnie. Kiedy my zrobimy to, do czego jesteśmy powołani, to Bóg dołoży do tego swoje błogosławieństwo. To owoc naszych rąk będzie błogosławiony. To ten efekt, który my wypracujemy, zostanie zwielokrotniony. Czy to i znowu mówię, to jest prawda dla Bożego Królestwa, to jest też prawda dla naszego funkcjonowania. Kiedy oddajemy się Bogu, kiedy Bóg nas prowadzi, kiedy budujemy swoje mieszkanie, kiedy związujemy się z Nim, funkcjonujemy w Jego prawach i kiedy wykonujemy to, do czego Bóg nas powołał, to jest napisane, błogosławił im i bardzo się rozrośli. Kiedy przychodzi Boże błogosławieństwo, to przychodzi nadnaturalny wzrost. Bo kiedy my pracujemy, to wzrost jest naturalny. On się opiera na Bożych planach, na Bożych prawach. Nawet ludzie ze świata, którzy nie znają Boga, jeżeli coś robią, to mają jakiś wzrost. No nie wszyscy rolnicy są wierzący. Ale każdy, który sieje i sieje to w odpowiednim czasie, z odpowiednich prawach, no to zbiera swój owoc.
Ale Bóg tutaj mówi coś więcej. Błogosławił im i bardzo się rozrośli. Mówi o nadnaturalnym wzroście do pracy swoich rąk. Kiedy Izak siał, jest napisane, kiedy Izak siał w czasach głodu. Wszędzie był głód w Kanaanie. Ale kiedy Izak siał, ze względu na to, że był pomazańcem Pana, kiedy Izak siał, jest napisane, że zebrał stukrotny plon w czasach głodu, w czasach suszy. Ja wierzę, że to był cud, ale mamy Boga cudów. Mamy Boga cudów, który nas powołuje do swojej społeczności. A więc błogosławił im, bardzo się rozrośli. Bóg nie jest bierny. On chce współdziałać. I znowu to słowo współdziałać. Dlatego, że oni, ci ludzie, wykonali swoją pracę. Bóg przyszedł, wykonał swoją pracę. Współdziałać. Józef w Egipcie był najlepszym zarządcą. Wykonywał bez względu na to, gdzie został postawiony, wykonywał pracę lub obowiązki najlepiej jak potrafi. I dla Józefa nie było różnicy, czy siedzi w więzieniu, czy siedzi jako premier, czy wicefaraon i zarządza Egiptem. On i tu był najlepszy w tym, co robił. Czy siedział w więzieniu, bardzo szybko został zwierzchnikiem tego więzienia, bo jest napisane, że tam wszyscy byli uzależnieni, współskazani od niego. Bóg go wywyższył nawet w tym miejscu. Ale droga do tego miejsca wiodła przez kajdany, które mu założyli, przez dziurę, wykop, w której był wrzucony. On nie był pewny, co się z nim stanie. Nam się to fajnie, przyjemnie czyta, bo my wiemy, jaka była historia narodu izraelskiego, że to się bardzo ładnie poukładało. Ale kiedy Józef był w więzieniu, on nie znał przyszłości, poza tym, że ma Boga i że Bóg jest dobry. Ale on nie wiedział, jak to się poukłada. On nie wiedział, że jest tu po to, żeby jego bracia, jego rodzina przyjechała. On nie wiedział po to, że on ma być zaopatrzeniem w pokarm dla całej populacji. On nie wiedział tego, że w Egipcie naród izraelski zostanie rozrośnięty do mega rozmiarów, że przyjechało ich tam parę dziesiąt, a wyjechało milion. On tego nie wiedział. On po prostu wykonywał najlepiej, jak mógł, rzeczy w miejscu, gdzie go postawił Bóg. I nie cofał swojej ręki, nawet kiedy miał świadomość, że zarządza pogańskim państwem. Bo Egipt był daleko od wybrania, od relacji z Bogiem. A więc błogosławił im Bóg, bardzo się rozrośli. I kiedy dalej w 38 czytamy, zadbał też, by nie zabrakło im bydła, to zastanawiałem się, o co tutaj chodzi, że zadbał też, by nie zabrakło im bydła. I wiecie, taka prawda przyszła do mnie, że kiedy my wykonujemy, że są różne poziomy Bożego błogosławieństwa, kiedy my wykonujemy swoją pracę i Bóg, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, przychodzi i błogosławi owoc naszej pracy, ale jest pewna sfera, do której my już nie jesteśmy w stanie nic dołożyć. Zadbał, żeby nie zabrakło im bydła. Oni nie byli w stanie wyprodukować bydła. Oni nie mieli żadnego wpływu na to, ile się tego bydła urodzi, dlatego że to jest sfera Boża. To jest stworzenie, to jest akt stworzenia, to jest poczęcie tego bydła. I o ile się znam na rolnictwie, to rolnik nie może zarządzić z krową czy z jakimś tam innym zwierzęciem, teraz mi będziesz 4 razy w roku rodziła. To jest pewien akt, który funkcjonuje już poza nim. I Bóg dokłada do naszej pracy swój cud. Sferę, w której my już nie jesteśmy wsadzić swoje ręce. Kiedy włożysz swoją rękę, kiedy Bóg błogosławi, jest jeszcze sfera, kiedy Bóg przychodzi i w sposób ponadnaturalny zabezpiecza rzeczy, co do których my nie jesteśmy już w stanie ręki włożyć. Dlatego tu jest napisane nie, że wyprodukowali czy wyhodowali sobie bydło i mieli dużo bydła, tylko jest napisane, zadbał też Bóg w domyśle, by nie zabrakło im bydła. Bóg o to zadbał. Oni zadbali o inne rzeczy, ale Bóg zadbał, żeby
nie zabrakło im bydła. Cud narodzenia to Bóg daje życie. On zadba o to, co do Niego należy, jeśli my zadbamy o to, co do nas należy. Kiedy Jakub służył u Labana i wykonywał znowu najlepiej, jak potrafił, swoją pracę, i wiadomo, tam zarządzał tymi owcami, był oszukiwany i cała ta historia, to kiedy już była końcówka jego pobytu u Labana, to Bóg sprawił, że rodziły mu się prędkowane owce, dlatego że tak wynikało z umowy z Labanem. Jakub miał wpływ na dużo różnych rzeczy. Na jakość jedzenia dla tych owiec, na to, żeby one odpoczywały, odpowiednio tam funkcjonowały, żeby to jak gdyby były ładne, tłuściutkie i tak dalej. Ale nie miał wpływu na to, czy będą się rodzić sędkowane, czy będą pręgowane się rodzić. Ale Bóg ma na to wpływ. I zrobi to, do czego nasza ręka już nie jest w stanie przyłożyć swojej siły. To Bóg sprawia, On sprawia cud w naszym życiu, dlatego że mamy Boga cudów. I spodziewajmy się cudów w naszym życiu, bo mamy Boga cudów. Ale On pragnie współdziałać. Zaczyna się od współdziałania. Kiedy współdziałanie już wyczerpie swoją treść, to wtedy następuje suwerenne Boże działanie, które może być aktem stworzenia, cudu, czy właśnie takiej rzeczy. Dalej czytamy od 39. Ich wrogowie natomiast zmaleli, podupadli przez ucisk, nieszczęście i rozpacz. Dostojnych dotknął pogardą, zmusił do błądzenia po pustynnych bezdrożach, ale ubogiego wyprowadził z nędzy, a jego rodzinę rozmnożył niczym owce w stadzie. Prawi to zobaczą i ogarnie ich radość. Wszelkie bezprawie natomiast zamknie swoje usta. I to, co chcę powiedzieć tutaj związane z tymi wersetami, że Bóg jest Bogiem zmiany. On chce wprowadzać zmianę. Tu jest napisane, że ubogiego wyprowadził z nędzy. Rodzinę rozmnożył niczym owce w stadzie. Że kiedy spotykamy się z Bogiem i jest jakiś stan, nazwijmy to początkowy, to należy się spodziewajmy się wzrostu, rozszerzenia, oczywiście pod tymi warunkami, o których rozmawiamy. Że wykonujemy swoją pracę, że Bóg to błogosławi, że Bóg przychodzi ze swoją nadnaturalną obecnością, bo Bóg jest Bogiem zmiany. I wzrost jest naturalną kwintesencją Bożych prawideł. Jeżeli coś funkcjonuje, a nie rośnie, na przykład, znowu może przykład dziecka, kiedy dziecko ma 5 lat, wygląda jak wygląda, ale kiedy ma 10 lat, ono już powinno wyglądać inaczej. Ale kiedy dalej wygląda jak 5-latek, no to zaczynamy się zastanawiać. Więc Bóg jest Bogiem, który wprowadza wzrost, wprowadza rozmnożenie. I w Izajaszu jest taka cudowna obietnica, to jest Izajasz to wypowiadał jako proroctwo, a potem zostało to przez Jezusa też w Nazarecie potwierdzone. Izajasz 61, ja tylko przeczytam fragmenty. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim. Posłał mnie, abym, słuchajcie teraz, opatrzył tych, których serca są złamane. Jeżeli masz serce złamane, to Bożym pragnieniem jest opatrzenie. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroku przejrzenie, abym ogłosił rok dobrej woli Pana, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym włożył opłakującym Syjon zawój na głowę zamiast popiołu. Zawój to taka czapa. Dał im olejek radości zamiast żałobnej szaty. A więc zmiana w każdej pozycji. Jeżeli jest żałobna szata, to Bóg ma dla ciebie olejek radości. Jeżeli posypujesz głowę popiołem, bo jesteś zrozpaczony, czy załamany, czy to Bóg chce przyjść z zawojem na twoją głowę. On pociesza zasmuconych, On więźniom mroków daje przejrzenie, On wprowadza zmianę w życie człowieka.
Życie było zgubione, a teraz jest zbawione. Byliśmy odrzuceni od Bożego oblicza, a teraz jesteśmy usynowieni. Byliśmy obciążeni grzechem, a teraz jesteśmy usprawiedliwieni. I można by tak wymieniać te prawdy biblijne, które są takie cudowne, ale one dotyczą nas. Werset 43 mówi, kto mądry, niech z tego korzysta i niech rozważa w swoich myślach przejawy łaski Pana. Człowiek ma zawsze wybór. I tak został stworzony. Adam w Edenie miał wybór, Ewa miała wybór. Miała zdolność podejmowania suwerennych decyzji, dobrych albo złych. I tu jest napisane, kto mądry, niech z tego korzysta i niech rozważa w swoich myślach przejawy łaski Pana. Ja wierzę, że kto mądry, to dzisiaj jest słowo dla nas. Ale pamiętajmy o tym, że można też to odrzucić. Że można odrzucić Boże zbawienie, że można odrzucić Boże błogosławieństwo, że można odrzucić Bożą społeczność, że można odrzucić Jego pragnienie dobra w naszym życiu i powiedzieć, ja sam będę swoim Panem, ja sam będę stanowił o siebie. Tutaj jest zachęcenie, aby być tym mądrym, aby należeć do tej grupy ludzi mądrych, którzy biorą z Bożego skarbca, z Bożego Słowa prawdy życia dla swojego życia. Na poziomie czytania tego mamy słowo logos, ale dopiero Duch Święty w naszym sercu może to zamienić na rema, na słowo objawione, na słowo, które jest moje, na słowo, na które ja mogę stać, na słowo, kiedy jest ciemno, kiedy wydaje mi się, że już świat przestaje istnieć, to ja mam to słowo i ja będę się go trzymał, ja go będę wyznawał. Choć moje oczy widzą inną sytuację, choć wszyscy mi mówią, że jest inaczej, choć w telewizji cały czas mówią, że jest tragedia i wszystko się zawali, ja będę wyznawał, że jest inaczej. Dlatego, że mam dobrego Boga, że mam cudownego Boga, że mam Boga, który chce mi błogosławić i mam Boga, który jest Bogiem cudów. I mam Boga, który mnie nie wypuści ze swojej dłoni. No więc zakończyć to, chciałem taką może dla niektórych anegdotą, dla niektórych taki przykład mi się przypomniał. Mam świadomość, że może nie wszyscy się będą z tego śmiać, ale kiedyś w młodości miałem epizody i bawiłem się w jakimiś tam samochodami rajdowymi i próbowałem coś jeździć w takich rajdach i pomiędzy kierowcami było takie przysłowie, bo w zasadzie taka żart, ale jednak coś w tym było. Jaka jest różnica między kierowcą fińskim a kierowcą europejskim? Oczywiście rajdowym, tak? No i odpowiedź brzmiała, że kierowca europejski jak dojeżdża do wzgórza na jakimś odcinku specjalnym, no to hamuje, bo za wzgórzem może być zakręt, więc bezpiecznie jest przyhamować. Natomiast kierowca fiński, czy w ogóle skandynawski, bo to o tą nację chodziło, kiedy dojeżdża do wzgórza, no to dodaje gazu, bo może być tam prostka. I to coś w tym jest, dlatego że oni są niesamowicie dobrzy i ciężko ich jest pokonać w rajdzie. Ale to jest też taka prawda duchowa. Czego my się spodziewamy, kiedy nie widzimy, co jest za wzgórzem? Właśnie. I czego się mamy spodziewać? Mamy się spodziewać Bożego dobra. Amen? Możemy się spodziewać i mamy się spodziewać Bożego dobra, nawet wtedy, kiedy jesteśmy przed miejscem, gdzie nie widzimy, co się znajduje. Czy tam jest prostka, czy tam jest zakręt. Kiedy spodziewamy się Bożego dobra, to jest poleganie na Bogu, chwytanie Boga za Jego słowo, chwytanie przymierza za Jego słowo. Oczywiście wtedy, kiedy ja rozumiem, że mówię do Bożych dzieci. Czy to słowo jest dla wszystkich? To, o czym dzisiaj mówimy? No muszę powiedzieć, że nie, dlatego że na początku pisze, że Bóg osadził głodnych. A więc słowo, o którym dzisiaj mówimy, jest dla głodnych. Dla głodnych Bożej obecności, dla głodnych Bożego dotyku, Bożego wyzwolenia, Bożego podniesienia. Ale to, że musimy wiedzieć, że Bóg jest dobry i mamy się spodziewać dobrej rzeczy, jest Bożą prawdą, Bożą filarem, tak jak na początku żeśmy czytali. Dlatego, że On chce współdziałać, współdziałać, współ
działać z nami we wszystkim ku dobremu, ale współdziałać. Oczywiście są obszary, gdzie Bóg działa niezależnie od nas. Ja nie mówię o tym. Ja mówię o tym, że jest pewna odpowiedzialność nas jako dzieci Bożych, jako ludzi wierzących, jako członków Kościoła, jako ludzi funkcjonujących w ogóle w świecie. Jest pewna odpowiedzialność do tego, co my robimy, z jakim wyprzedzeniem, w jakim kierunkiem. Kiedy spodziewamy się od Boga dobrych rzeczy, to tak jakbyśmy stawali na słowach Jego wypowiedzianych, na słowa błogosławieństwa. Jeżeli nie wiesz, jakie są słowa błogosławieństwa dla Twojego, dla mojego życia, otwórz choćby 5 Księgę Mojżeszową, 28 rozdział i zacznij czytać, jakie są słowa błogosławieństwa wypowiedziane dla ludzi, którzy przyjmują Boże Słowo. Ja może tylko zacytuję pierwszy werset błogosławieństwa. Jeśli jednak będziesz pilnie słuchał głosu Pana, Twojego Boga, dokładnie wypełniając wszystkie Jego przykazania, które dziś Ci nadaje, to wyniesie Cię wysoko ponad wszystkie i tak dalej, cały rozdział 28 to jest rozdział Bożych błogosławieństw. I możesz brać, brać, brać i utrwalać to w swoim życiu jako kamienie takie milowe, które będą kładzione pod Twoimi stopami, kiedy pójdziesz po ziemi. Ja idę po tych słowach, dlatego że Bóg to obiecał, a ja jestem Jego własnością, jestem głodny Jego obecności. Wykonuję to, do czego mnie powołał. Działam, współdziałam z Nim, widzę, że dotyka Boże błogosławieństwo. Oczekuję dalszych rzeczy, oczekuję, że będzie pomnażał, ale oczekuję też, że będzie robił rzeczy, do których ja nie mam już dostępu, dlatego że On jest Bogiem Stwórcą, że On jest Bogiem cudów. Kochani, chciałem was zostawić tym słowem, abyśmy po prostu go wzięli do swojego życia. Może przeczytajcie, jak będziecie w domu, z modlitwą te słowa. Nie, że to jest historia jakaś, która wydarzyła się na pustyni, ktoś coś gdzieś budował, ale że to może być prawda dla twojego i mojego życia. Mówię, że może być prawda, dlatego od stopnia naszej determinacji, od stopnia wiary Bogu będzie zależało, w jaki sposób ona będzie się rozwijała w naszym życiu. Ona jest dla głodnych, nie dla najedzonych. Więc głodny Kościele, powstańmy. Zakończmy ten czas modlitwą. Boże, tak dziękujemy Ci, że ze skarbca Twojego słowa możemy czerpać, Panie, prawdę za prawdą, że one są niewyczerpane, tak jak łaski Twoje są niewyczerpane, dlatego że to jesteś Bogiem dobrym i my spodziewamy się Twojego dobra w naszym życiu. Panie, na przekór temu wszystkiemu, co dzisiaj świat pokazuje, na przekór wszystkim chorobom, zawieruchom, kryzysom, my spodziewamy się Twojego dobra dla naszego życia, bo Ty powołałeś nas do społeczności z Tobą. I my chcemy, Panie, dzisiaj stanąć i powiedzieć, Ty jesteś Bogiem dobra, Ty jesteś Bogiem naszego życia, Ty jesteś Bogiem mojego życia. Dziękuję Ci za to, Panie, że nie zostawiłeś nas, ale pociągnąłeś, chwyciłeś za swoją dłoń, przygotowałeś cudowną infrastrukturę, przygotowałeś, Panie, zbawienie, zanim jeszcze żeśmy wykonali jakikolwiek krok, przygotowałeś krzyż, Panie, oczyszczenie z grzechów, wylałeś obecność Ducha Świętego. My, posadowieni w tej ziemi, Panie, my chcemy, Panie, obudować się, bo to jest nasze mieszkanie. My nie chcemy się stamtąd ruszyć, my nie chcemy się dać przenieść gdziekolwiek indziej, dlatego że to Ty nas postawiłeś, Panie, w tej sferze, w tym miejscu. Dziękuję Ci, Boże, za Twoje błogosławieństwo, którą chcesz wylewać dla naszego życia, ale ucz nas, Panie, jak mamy podążać za Tobą, jak mamy szukać Ciebie i Duchu Święty, Panie, wzmacniaj głód Twojej obecności, Twoich nowych rzeczy, Twoich nowych doznań, Twojego błogosławieństwa i obecności na poziomie naszego życia. W imieniu Jezusa. Amen.